Nazywam się Mariusz Kołodziej i jestem absolwentem 6 liceum. Jak widać, mam jeszcze te komputery, które wtedy kiedyś żeśmy dysponowali wtedy w szkole. Pewnie się to już teraz zmieniło. Nikt mi nie pytał o papiery, jakieś tam dyplomy, studiów, nie studiów, zagranicznych. Nie ma wszystko znaczenia, bo kiedyś to się wszystko zaczęło. Gdzie to jest? O, jest. O, i byłem pierwszym absolwentem liceum, które powstawało. Liceum, do którego mogłem się dostać jakkolwiek chciałem. Zapisałem się do liceum już 6, nie dlatego, że było najlepsze, bo go wtedy nie było. To był pierwszy rocznik, nikt nie wiedział, czy się spodziewać po nowej szkole, ale dlatego, że miałem najbliżej. Dlatego, że miałem najbliżej i to, co chciałem osiągnąć, było tak jakby na białej kartce. Jako młody człowiek nie wiedziałem, gdzie idę i co będę chciał robić. Aczkolwiek, no jak widać, udało się, jakiś tam pasek zdobyłem. Wydaje mi się, że to jest jedno z nielicznych świadectw z oceną mierną, a mimo wszystko powyżej średniej 5.0. Tak, to był niemiecki. Pamiętam to do dzisiaj. Pani Alicja Krawczyk, która była wtedy naszą dyrektorką, byłam bardzo zdziwiona i nawet dziś były jakieś przemyślenia, czy w ogóle może być to świadectwo z paskiem. Natomiast o zgrozo parę lat później zacząłem obsługiwać niemieckie banki, co robię do dzisiaj. Czasy się zmieniają, zmieniają się komputery, zmieniają się